i w ten sposób otrzymujemy eliksir wzmacniający, który można zażywać w celu zwiększenia wytrzymałości na kilka ładnych tygodni. Pragnę jednak ostrzec tych, którzy chcieliby poeksperymentować z tym eliksirem, że jego maksymalna dawka wynosi 2 takie fiolki. Koniec lekcji. Nie licząc tej jednej lekcji u Snape'a, te wszystkie są bez sensu. To są tylko cutscenki. Przepraszam, Ron. Muszę iść na boisko do Quidditcha. Powodzenia! Draco! Zaczekaj! Znasz plan zamiany skrzynki z piłkami do Quidditcha na taką, która zawiera zauroczone piłki? Więc Flintowi i Derrickowi się udało! Prawdziwą skrzynkę zostawili na dziedzińcu pod wieżą zegarową. No, to puchar jest nasz! Chodźmy załatwić gryfonów! Nie śpieszyło ci się. Właśnie usłyszałem, że ślizgoni zamienili skrzynkę z piłkami do Quidditcha na taką z zaczarowanymi piłkami. Musimy powiedzieć o tym profesorowi Dumbledore'owi. Nie możemy po prostu iść do niego z byle historyjką i zażądać wstrzymania meczu. Musimy mieć jakiś dowód. Czy powiedzieli, gdzie ukryli prawdziwą skrzynkę? Na dziedzińcu, pod wieżą zegarową. Dobrze, chodźmy na zewnątrz i zobaczmy, czy można dostać się na dziedziniec. Coś się drzwi zepsuły tutaj, ja tylko chciałbym przypomnieć. Ale wróćmy na chwilę do pracowni eliksirów, bo tam mamy rzecz, którą musimy zebrać. Więc tak, jak zauważyliście, Draco i kilku tam zjebów ze ślizgonów coś sobie tam gadali na temat tego, że chcą podmienić tam piłki, znaczy piłkę, żeby Harry nie mógł zwyciężyć, żeby w ogóle gryfoni przegrali. I oni mają to zamiar zgłosić Dumbledore'owi. Wszystko spoko, wszystko fajnie. Tylko mnie zastanawia w ogóle ich logika, bo XD trochę, jakby... No jakby wam to powiedzieć. Oni sobie idą, wszyscy w ogóle ich słyszą, jak gdyby nigdy nic. I se gadają właśnie, że oni chcą zrobić coś nielegalnego, żeby złamać zasady szkoły. What the fuck? Gdzie tu logika? Gdzie ona tu być? Jakby, żeby nie było, ja się nie czepiam gry. Ja się czepiam bardziej tego, co oni we łbie mają. Chociaż okej, no tam twórcy mogli to trochę inaczej rozwiązać ten wątek, ale mi to osobiście nie przeszkadza, powiem wam szczerze. Mogło to gorzej być zrobione, uwierzcie mi, mogło to o wiele gorzej być zrobione, a i tak podoba mi się to, że... Podoba mi się to, czekajcie. Jest tam ten przedmiot, który musimy zebrać. Dobrze. Elegancko. Chodźmy. Jeśli czegoś nie zrobimy, to przegramy mecz. Odnieś fiolkę z eliksirem do tablicy ogłoszeń, aby zdobyć więcej punktów dla domu. Oczywiście, że chcemy to zrobić. Ogólnie te cutscenki naprawdę mi się bardzo podobają. Tutaj naprawdę, nie licząc tam paru cutscenek, to mogę powiedzieć na palcach u jednej ręki, że jest tam co jedynie może z 3-4 cutscenki takie trochę pozbawione sensu? Na przykład z tym, o właśnie, ten taki komentarz, kurde, bez sensu trochę, no ale... Tak, ja osobiście nie mam problemu, nie? W mojej opinii większość dialogów tutaj jest naprawdę fajnych. I mega propsuje. Ile my mamy w ogóle już załatwionych tych takich dziur, jakkolwiek to brzmi? Sześć na 20 dopiero, kurczę pieczone, 410 punktów, czyli teraz jak zaniesiemy, będziemy mieli 420, tylko pytanie, czy ja chcę to teraz zanosić? Nie, teraz chyba polecimy z fabułą. Czyli Harry poszedł na Quidditcha, oni tutaj podmienili, kurde, piłkę, więc teraz musimy zdemaskować, kurde, tych patałachów. Zobaczymy, co dalej będzie, bo to już coś czuję, że jesteśmy wielkimi krokami blisko końca gry, no nie? Potem sobie zapiszemy. W sumie mógłbym teraz sobie zapisać i chyba tak zrobię. Zapiszemy sobie, czemu by nie.
Daremne zwycięstwo. Fajne w ogóle, fajna nazwa save'a, muszę przyznać. Daremne zwycięstwo. Dalej jest daremne zwycięstwo. Dobra, myślałem, że się coś zmieni. Czyli pewnie po tym Quidditchu się coś zmieni. Dobra, więc teraz tak, idziemy sobie w tę stronę i lecimy z koksem. Trzeba podpierdolić tutaj pewnego Draco Malfoya i jego przydupasów. Patrz, jest tam! Tak, ale stąd jej nie dosięgniemy. Jedynym sposobem jest iść na błonia i polecieć stamtąd. Albo jakoś tak. Oczywiście, że tak i my to zrobimy. Polecimy sobie hipogryfem naszym kochanym, wspaniałym, bo tak to się nie dostaniemy. Tutaj Hermiona ma rację w 100%. Tak więc trzeba podejść do naszego kurde hardo dziobka, który na nas czeka w sumie. No to chodź! Jak dostaniemy się na ten dziedziniec? Musimy znaleźć hardodzioba, chodźmy! No shit Sherlock. No shit Sherlock. Nasz hardodziobek sobie czeka grzecznie. Muzyczka, kurde, która nam tutaj towarzyszy, jest przepiękna. Uwielbiam soundtrack z Harry'ego Pottera. Pierwsza trylogia ma zajebisty soundtrack. Jestem ciekaw, jak od Czary Ognia się zacznie, bo wiem, że Czara Ognia ma tam trochę innych nutek, no nie? Dobra. Ty, Ron, się boisz hardodzioba, więc pal gumę. No witam, hardodziobku. Ukłaniam się dla ciebie. Ty również dla mnie się ukłaniasz. Widzę, że bardzo się cieszysz. Chodźmy! Jeśli czegoś nie zrobimy, to przegramy mecz! A teraz leć na dziedziniec pod wieżą zegarową. Spokojnie, Ron, wiem, o co chodzi. Ta muzyka jest po prostu epicka, moi drodzy, to jest epickość. Dobra, mamy teraz 120 sekund niby, tak? No to zdążymy, spokojnie. Zdążymy. My tutaj się wespniemy. Oczywiście, że tak. Wejdź tu. Kurde. Czasami niestety postać się nie lubi słuchać. No i elegancko. Mam ją! Teraz na boisko do Quidditcha. Dokładnie tak. Teraz na boisko Quidditcha. Tak więc mamy 89 sekund, co nie? Ukłaniamy się. X, przepraszam. Mi się w ogóle kółko z X-em myli, nie wiem dlaczego czasami. Takie to jest życie, moi drodzy. Jak kółko z X-em wam się myli, to już wiedzcie, że z wami jest coś nie tak, ewidentnie. Tak więc, dobra, lecimy sobie. Wylatujemy sobie stąd. Kurde. Tu jest ciężko, kurde, wylecieć. Dawaj, dawaj, uda ci się dziobek. Dziobek, dziobek, dawaj, dawaj, dawaj. Stąd ciężko jest wylecieć, to jest prawda. Dobra, lecimy. Zdążymy. To już nam dużo czasu nie zostało, co prawda. Ale... Znaczy nie, no dużo zostało. Musimy jeszcze to pokonać. O, dokładnie, tam jest stadion Quidditcha. Zdążymy. Wierzę w to. Nie zdążyliśmy. Cholera. To przez to, że ja się zablokowałem i tyle. Czasem się tak zdarza, niestety.
Czasem się tak zdarza. Jest to irytujące, no ale... Mamy tu checkpoint w sumie. Więc nie ma co narzekać, naprawdę. Szczerze nawet mnie ten Fane nie zdenerwował tak szczerze. Zresztą, kurde, znacie mnie już na tyle dobrze, że gdybym ja był mega zdenerwowany, to byłoby to widać. A mnie jakoś to, nie wiem, nie irytuje. No i jestem z wami z powrotem. Długo to nie zajęło, w zasadzie to tylko tą jedną próbę, co teraz musiałem powtórzyć. Trzeba było odpowiednio wylecieć. A ja niestety tego nie ogarnąłem na początku, no ale czasem się tak zdarza, niestety. No, hardo dziobku, tutaj poczekaj sobie grzecznie, a my lecimy tam, gdzie trzeba. Ron i Hermiona przybyli, by pokazać dowody profesorowi Dumbledore'owi, który szybko usunął urok z zaczarowanych piłek do Quidditcha i pozwolił na kontynuowanie meczu. Drużyna Gryffindoru otrzymała w ten sposób niezbędną pomoc, dzięki której Harry zdołał złapać złoty znicz i nie tylko wygrać mecz, ale i zdobyć puchar Quidditcha. Kolejny puchar mamy zdobyty. No, ta więc... Elwina, jak to się mówi. Byłeś fantastyczny. Co się stało Hagridowi? Hagridzie? To bez sensu. Dziobek zostanie ścięty o zachodzie słońca. Nie mogłem go uratować. O, Hagridzie, co możemy zrobić? Nic nie możecie zrobić. Data jest wyznaczona i to już koniec. Teraz biegnijcie już spać. Muszę iść i umilić czas dziobkowi. A może... No nie wiem. Nie, Hagrid ma rację. Naprawdę nic nie możemy zrobić. Powinniśmy iść spać. O, moi drodzy, powiem szczerze, że to jest coś, co troszeczkę jest dla mnie smutne. Nawet nie troszeczkę, a bardzo. W sensie... Jestem naprawdę wykończony. Kurde, to aż wewnętrznie człowiekowi się przykro robi. Taki kurde fajny stworek, hardodziób, ma zostać ścięty tylko i wyłącznie dlatego, bo Malfoy jest kretynem i lubił przykrzać innym życie. Zresztą Lucius też, w końcu Draco jest taki sam jak swój stary, więc nie oszukujmy się. I tak, w tym wypadku będę używał określenia stary, dlatego że no... No jak się nie ma szacunku do jakiejś postaci, to do jego ojca tym bardziej nie będziesz miał szacunku. Możemy niby zakończyć dzień, to jest prawda, ale... Nie wiem, jak ja to wam, zrobię sobie w tych szatach za niedługo. Gorąco. Najpierw wrócę w zasadzie i odniosę to, co trzeba. Kurde, wewnętrznie mi się przykro zrobiło. Tak kurde szkoda mi jest Hagrida. Nawet w sumie powiem wam szczerze, że w tej wersji lepiej zrobili tę scenę. Bo nie było w ogóle sceny w wersji na PC-cie, że Hagrid przeżywał to, że hardodziób może zostać ścięty. Więc tu naprawdę jeszcze raz wielkie szapoba dla wersji na PlayStation 2. Bo zrobiła to po raz kolejny zajebiście. Fajnie ten wątek zrobiła w sensie. Bardzo mi się to podoba. Naprawdę. Nieironicznie mówię. Naprawdę wersja PC-towa pod wieloma względami mogłaby się uczyć od wersji na PS2. Pod wieloma względami, powtarzam. Hasło? Fortuna Major! Chociaż jest jedna rzecz, którą chciałbym tutaj poruszyć. Szkoda tylko, że Harry, Ron i Hermiona trochę tutaj w tej części są bezradni i nie wiedzą, jak pomóc Hagridowi. Ale też staram się to zrozumieć. 30 punktów? 30 punktów? Już nie ma żadnego wyzwania. Znaczy, żadnego zadania. No czekajcie, podejdę tutaj. Nie, nic nie ma, to już chyba wszystko jest.
Teraz to już chyba faktycznie wszystko jest. Dobra, kończymy sobie dzień. Teraz podsumujemy punkty. Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff, Gryffindor. Prowadzi Gryffindor. No i bardzo dobrze, tak właśnie powinno być. My mamy właśnie prowadzić. O, ale fajny loading screen teraz się nam tutaj pojawił. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Harry, Ron i Hermiona krążyli nerwowo po salonie Gryffindoru, martwiąc się o Hagrida. Dziś wieczorem Hardodziob zostanie stracony. Musimy zobaczyć się z Hagridem. Nie może tak siedzieć całkiem sam, czekając na kata. Masz rację. Chodźmy. Dobra, wszystko fajnie. Tylko teraz pytanie. Dormitorium chłopców? Hagrid nas potrzebuje. Dalej, ruszajmy. A nie, w sumie dobra. Przepraszam, to jest coś, co my znamy już. Myślałem, że tutaj coś nowego. Myślałem, że jakieś nowe drzwiczki tutaj się nam pojawią. Dormitorium dziewcząt. To też już wiemy, bo tam Hermiona przecież spała. Dobra. Tablica już nie działa. Marnujemy tylko czas. Smutne, że w sumie nam nie działa tablica. Omen. Creeper. Omen. O, zamknięte. O, mamy problem. Coś ci powiem. My zostaniemy tutaj, a ty idź dalej. Aha, czyli będziemy musieli łajnobomby znowu. O kurde, to teraz będziemy musieli grać wtedy jako Ron. Tylko, że jako Ron będziemy musieli tutaj patrzeć po półkach, czy czasem łajnobomb nie ma. O, mamy łajnobomby, zajebiście. Gra chyba wie, że będziemy musieli z nich korzystać. Dlatego je tutaj schowała. Bardzo dobrze, przydadzą nam się. Na razie trzymamy? Przeszukujemy jeszcze. Może coś tutaj jeszcze pominąłem. Dobra, nieważne. Trzeba będzie teraz jedną z łajnobomb rzucić. Hu. Mamy tylko 3. Nie jest dobrze. Ale to ogarniemy jakoś. Dobra, elegancko. Szybko szukamy. Zajebiście. Kurde, frajer mnie znalazł. No to jeszcze raz trzeba będzie, kurde, robić exploration, modification. Elegancko. Dobrze. Dobrze, fest. Szybko. Ale się spowolniłem. Szybko. Easy, moi drodzy. Ale to ładnie nam poszło teraz. XD, dobra. Super. Zajebiście. Teraz tędy, no nie? Tak, tędy teraz mamy iść. Wielkie schody. Więc musimy teraz iść na błonie Hogwartu, ponieważ los niestety Hardodzioba będzie przypieczętowany. Kurde, naprawdę jest mi przykro. Tak zupełnie szczerze jest mi mega fest przykro. Bo gram co prawda w drugą wersję Więźnia Azkabanu, ale za każdym razem, kurde, nie wiem, ja jestem na tyle sentymentalny, że ja nie lubię, jak zwierzęta cierpią. Autentycznie. Ja nie lubię też oczywiście, jak ludzie cierpią, to oczywiście.
ale jak zwierzęta cierpią, to jakoś jest mi podwójnie przykro, nie? Za każdym razem. Nieważne, czy to w grach, czy to w rzeczywistości. Wiecie co, powiem wam tak szczerze, że ja mam wrażenie, że ta gra się nawet o wiele szybciej ładuje niż Komnata Tajemnic i Kamień na PS2. Zwłaszcza Komnata, bo Komnata to potrafiła się długo ładować. A Kamień to... Nie, Kamień chyba aż tak długo się nie ładował, to chyba najdłużej Komnata na PS2 się ładowała. Więc ta gra naprawdę o wiele szybciej się ładuje. No dobra, teraz zobaczmy, co tam się będzie działo. Bardzo tego nie chcę. Bo nie lubię czegoś takiego. Ale no. Zobaczmy. Miejmy to już za sobą. Wszystko i tak się szczęśliwie skończy, prawda? Naprawdę. Naprawdę się na pewno skończy szczęśliwie. Gdy Harry, Ron i Hermiona znaleźli się przy domku Hagrida, przybył kat, aby przypieczętować los hardodzioba. Nie może was zobaczyć. Biedny hardodziób, jak oni mogli? Parszywek! Już dobrze, parszywku! Wracaj! O, mam go! A, o! Ron został wciągnięty pod bijącą wierzbę. Harry i Hermiona podążyli za nim. O, teraz będziemy mieli poziom pod wijącą wierzbą. Szczerze? Ten wątek z tym, jak teraz Ron został zaciągnięty, jest lepiej zrobiony. Tak, o wiele lepiej. W mojej opinii to jest lepiej zrobione w wersji na PS2 niż na PC-cie, gdzie to w zasadzie było od razu po wyzwaniu Glacius. Mieliśmy tą sprawę z Ronem. Ładne lochy swoją drogą. Naprawdę, bardzo ładne. O, teraz musimy z frajerami walczyć. O Jezus Maria, znowu kurde te żółte zasrane kapturki, znaczy czerwone kapturki, przepraszam, jakie żółte. Wal mi z tą tarczą, śmieciu jeden.